Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Krzysztof. Giełda jest prosta. 16 września, pora zaktualizować. Na początek mała informacja. Jestem troszkę przeziębiony, więc będę. Co będę? Smarkał, prychał, kichał. Więc jakby wybaczcie z góry. No ale tak to jest. Dobra, wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną. Wiemy o tym. Nie należy tego tak traktować. Przed podjęciem decyzji musisz sam sobie przeanalizować, zrobić rozeznanie. Pokazuję tylko moje ewentualne wejścia bez kopiowania. I tak poruszam się na rynku strategiami i innymi pierdołami. Jeżeli chciałbyś poznać moją metodologię, nauczyć się w sposób konkretny analizy, to link w opisie, lecimy. Arturo Solecki, wejście fajne, będzie. Czyli to cytat ze mnie, ok? Na PKP Cargo już było na 14,50. Jest już zainteresowanie, jest siła popytu, jest wolumen i idzie petarda. Ok. Czyli co? Myślisz, że ja się tu mylę? Ok, słuchajcie, nie traktujcie tego jako wróżbę. Ja już cały czas powtarzam, że ja wyciągam informacje i gram na statystyce, że tak powiem, plus strategię. Ok, zaraz sobie dojdziemy do PKP. Zobaczę, czy tam będzie jakaś petarda, czy idzie jakaś tam petarda. To sobie zobaczymy. Co powiesz na temat Tauron Polska Energia i Enea pod dłuższy termin z góry? Dzięki. Taurona mogę zobaczyć, nie ma problemu. Czy jest możliwość przeanalizowania Dino długoterminowo? No jasne, że jest. Więc Tauron, PKP, Dino. Czy można prosić o aktualizację PKP? Zielony pociąg linii bocznej odjeżdża z peronu. Słuchajcie, co za... Jakby to już wszystko odjeżdża? Nie będzie już żadnej okazji? O ludzie. Słuchajcie, nie można tak podchodzić do giełdy, że coś odjeżdża. Słuchajcie, ja tutaj staram się wam pokazać w sposób profesjonalny, jak to rozgrywać sobie, jak sobie poukładać plan cały. Natomiast nie ma czegoś takiego na rynku, że coś odjeżdża. Okej. Nie ma czegoś takiego na rynku, że coś odjeżdża. Jak będzie sygnał do odjazdu, to jest jeszcze sporo miejsca, by się przyłączyć. Ja tam na przykład na PKP nie widzę żadnego sygnału do odjazdu. Czyli słuchajcie, na razie PKP jak dla mnie stoi na stacji i podjechał lekko na, gdzieś tam na zwrotnicę, żeby się zawrócić na następne tory, ale zobaczymy, ok. Nikola jest w złotej na T1. Nikola, dobra, spojrzymy sobie Nikola, Tauron, PKP, Dino, no i cyfrowy Polsat, bo tam też dużo w poprzednim wideo było na temat cyfrowego Polsatu, więc lecimy do wykresów, słuchajcie, i zaczynamy od PKP. Będę się docofać, żebym sobie nie zapomniał, co mam przeanalizować. PKP, słuchajcie. Chciałbym wam tutaj tylko nadmienić, że ta strefa popytowa jest strefą popytową, tak? Natomiast ja wam tutaj mówiłem, że ja stąd nie gram. Dlaczego? Gram strategią, ale nie gram trade'u. Dlaczego, słuchajcie? Dlatego, że jest złamany trend. Czyli ten trend został złamany. Ten trend, który tutaj idzie, został złamany. I tutaj jakiś pociąg odjeżdżający jest lekką przesadą. Czyli ci koledzy tak naprawdę nie widzą tego, że tu mamy korektę i tutaj też pewnie będzie tylko korekta, prawda? Czy też może większa korekta. Natomiast słuchajcie, ja wam powiem jedną rzecz. Statystycznie ja się poruszam informacjami i statystyką też głównie, więc statystycznie mi się tu nie opłaca tradować, ponieważ tak jak mówię, ten trend został złamany. Jeżeli sobie historycznie zobaczycie, no to zobaczcie, OPD, trend złamany, prawda? Dalej patrząc historycznie, no tutaj to już było przy samym dnie, to może nie bierzmy tego pod uwagę. OPD, zobaczcie, OPD, prawda? Trend złamany ten. I tutaj jasne, była korekta, ale to był dalej wygenerowany sygnał na spadki. Więc co ja się mogę jarać tutaj, że pociąg odjeżdża? No nie, bo mam sygnał, słuchajcie, że jest ten trend złamany. Zobaczcie następny, OPD, trend złamany, prawda? Lecimy dalej, słuchajcie. OPD, zobaczcie, OPD, trend, mamy nawet podobną sytuację, zobaczcie, też lekko nadbiliśmy ten trend, złamaliśmy lekko, zrobiliśmy petardę w górę, jak to wszyscy mówią, i potem i tak zeszliśmy w dół, bo dla analityków jest to sygnał, że jest to trend złamany, czyli ogólnie rzecz biorąc, czego tu brakuje, słuchajcie, na PKP, o Jezu, przestawiłem się strefa. Brakuje, jest pierwsza fala, brakuje odreagowania B. No, osoby, które cokolwiek wiedzą o rynku, wiedzą, że potrzeba tutaj B. Ok, potrzeba tutaj B. Jeżeli już ten trend jest złamany, to nie może być małe B, takie jak tutaj, czy takie jak tutaj. Bo tutaj mieliśmy wewnętrzne korekty, prawda? Natomiast tu zrobimy B, czy jeszcze pociągniemy, czy nie pociągniemy, ale i tak zrobimy C, moim zdaniem. No, statystycznie tak jest. Oczywiście istnieje szansa 1%.
czy tam 5% powiedzmy, że tak nie będzie, ale czy ja mam się opierać na mniejszym prawdopodobieństwu grać? Nie bardzo, prawda? Więc jakby tutaj nie ma czystego wejścia, jest złamany trend, informacja płynie z wykresu, jasna, chłopie, złamaliśmy trend, po cholerę ja tu mam grać, prawda? Czyli jeżeli jest ten złamany trend, to statystycznie podkreślam, po tej fali wzrostowej, korekcyjnej, czyli punkcie B ewentualnym, następują spadki, więc statystycznie ja tu nie mam szans wygrać z rynkiem, prawda? No tak statystyka mówi. No bo jak sobie przeanalizujemy wykres do tyłu, no to zawsze po złamaniu trendu robimy ABC jakieś głębsze. Więc tak wygląda sytuacja na PKP. Na PKP moją strefą to jest dopiero tutaj, 12,38, słuchajcie. Tam jest dopiero moja strefa popytowa. Nawet bardzo fajnie by się to ułożyło, bo mogłabym po prostu zrobić sobie na przykład coś takiego, prawda? Na przykład, słuchajcie, coś takiego mogłoby się tutaj stworzyć. Więc ja pod to bym chciał grać, a nie tutaj zajmować pozycję, kiedy trend jest złamany i kiedy statystycznie, słuchajcie, często obserwujemy po korekcie następne spadki. No jasne, można by tutaj się, słuchajcie, pod te parę procent, no może nie parę procent, można by się tu było podłączyć, ale jeżeli już tu prowadzę, chciałbym prowadzić pozycję, to jakąś dłuższą, prawda? I teraz zobaczcie, to zatrzymanie to też można było sobie gdzieś tam wyznaczyć po 1,618, tak? Czyli na tym dołku było tutaj jeszcze, słuchajcie, były tutaj jeszcze ta strefa popytowa, ale ja tego nie gram, bo to dla mnie jest już sygnał, słuchajcie, że ten trend został złamany. Jasne, pod jakiś tam mały trade mógłbym, słuchajcie, coś tam przykombinować, ale też nie mam czasu siedzieć tutaj przy małych tradach. Jak zaliczę moje strefy, wtedy się przyłączę pod duży trade, czyli ogólnie rzecz biorąc, gdyby tutaj to zleciało, to ja gram tu pod 100% i bez pierdolamento, że tak powiem. Czyli nie będę się tu rozmieniał na drobne. Dlatego, słuchajcie, jeszcze raz podkreślam, statystycznie trend złamany, więc dla mnie nie ma tutaj informacji do wejścia. Jasne, pod korektę można byłoby tam zagrać, ale ja tutaj jakby chciałbym zagrać pod większy ruch na PKP, może tak. Dobra, cyfrowy Polsat, bo tam dużo osób pytało, lamentowało, co tam się dzieje, co tam się dzieje. Słuchajcie, na cyfrowym Polsacie była analiza, tak? Była pierwsza strefa popytu. Ja może sobie tą zieloną wymarzę strefę, żeby było czytelniej. Była pierwsza strefa popytowa, dostaliśmy informację, że nie zostaje broniona. No i zobaczcie, ten strzał ogólnie tutaj był przed strefą, więc nie należało się spodziewać, że tutaj coś urośnie. I znowu to, słuchajcie, że tak powiem, niedoświadczeni gracze, tak? Polsat reaguje przed strefą, a wszyscy już, o cholera, odbija, ucieka, prawda? No nie może uciec, bo nie zaliczył strefy. Słuchajcie, na rynku grają analitycy techniczni, dużo analizują, więc jakby tutaj, słuchajcie, musi dociągnąć do tej strefy. Nie ma takich przypadkowych zatrzymań. Widzicie, nawet te PKP 1,618 musiało zaliczyć, żeby zrobić tą korektę, okay? Więc tutaj cyfrowy Polsat musiał zaliczyć strefę. I teraz te mierzenia dwa to były sprzed tego wystrzału, więc one były nieaktualne. Okay. I teraz mamy reakcję z tej strefy popytowej. Okay. Czyli mamy z tej strefy popytowej reakcję. Tutaj ja się przerzucę na czwóreczki. I teraz tak, następną, jeżeli nie będzie broniony, ja tutaj gram Polsat. Jeżeli nie będzie broniony, to następna strefa dopiero, słuchajcie, 10,89. Okay. I tutaj nie ma wcześniej zatrzymania. Jasne, tutaj może jeszcze się zatrzymać, ok, zrobić następną petardę, ale ogólnie musi, że tak powiem, zaliczyć tą strefę główną. Czekajcie chwileczkę. Dobra, jestem, muszę tak jak mówię, lekko smarkać. Musi zaliczyć tą strefę główną, słuchajcie, więc Proste, słuchajcie, bez emocji trzeba grać, bez emocji, czasem trzeba wyczekać jakiś ruch, więc na spokojnie, Tauron, lecimy do Tauronu. Tauron, czekajcie, Tauron, TPE chyba to jest, tak? TPE, Tauron, czekajcie, Tauron. To jest właśnie to, że zapominam te tickery. TPE, no dobrze. Tauron długoterminowo, czy jakkolwiek nieterminowo, już sobie zerkniemy. Najpierw na tygodniówkach, nie wiem co to za linia. Ta linia, pamiętajcie, linia nie oznacza wybicia w górę, tylko oznacza co? Linia trendu?
Tu była strategią grana, więc jakby tutaj Tauron zapłacił ładnie. Też mówiłem o Tauronie, że nawet ładnie zapłacił. Dobra, zmierzmy sobie, słuchajcie, to wewnętrznie. 618. No właśnie, widzicie? To jest to, że nie ma w przypadkowej strefie reakcji. Musi dociągnąć do strefy, ok? Mamy 618 dużego impulsu. I teraz tak, słuchajcie, dlaczego mierzę tutaj ten impuls, a nie na przykład ten albo ten impuls, prawda? Dlaczego? Dlatego, że został przełamany OPD, okay? Czyli OPS, przepraszam. Czyli ostatni potwierdzony szczyt został przełamany. I jaką Tauron wygenerował informację dla nas? Że zmienia trend. Okay? Tylko, czy od razu zmienia trend? No nie. Tu będą jeszcze korekty, może być głębszy zjazd, ale ogólnie rzecz biorąc już wygenerował, może tak, wygenerował informację, że dołek nigdy, znaczy nigdy, nie zostanie tu przebity. No taka informacja. Wcześniej patrząc, gdybyśmy nie mieli tego przebitego, słuchajcie, OPS-a, to ja już sobie tu ucinam wykres, okej. Okay. Czekajcie, wytniemy sobie. Gdzie sobie wytniemy? Tutaj sobie wytniemy. Okej. Okay. To w takiej sytuacji ja mogę brać mierzenie z tego miejsca. Prawda? Zmierzmy sobie to. I zobaczcie, 618. Nie ma przypadkowych miejsc. I zobaczcie, to jest to, co mówię. Czyli lekko się zatrzymało przed strefą i zaczęło spadać, ale koniec końców musi dotrzeć do tej strefy. Zobaczcie, 0,5, 618. I teraz tak, jeżeli myśmy już tutaj, słuchajcie, przebili OPS-a, to tak jak tutaj Wam mówiłem, trzeba brać mierzenie globalne już, prawda? Czyli nie można skakać po falach. Nie można skakać po falach, ale to też, słuchajcie, musicie się tego nauczyć jakby, bo nie można z byle jakiej fali wziąć mierzenia. To musi być konkretna fala do mierzeń. Nie można też z dużej fali wziąć mierzenia, jeżeli na przykład trend nie został złamany i nie można, słuchajcie, z odpowiedniej fali trzeba brać mierzenia. To jest bardzo ważne, bo tak to będzie się Wam żadna analiza nie zgadzać. Zmierzmy sobie to zewnętrznie, czyli bierzemy ostatni impuls pod uwagę. Zobaczcie, 1272 nie ma przypadkowych miejsc, ok? Musi być tutaj, słuchajcie, zaliczenie. I teraz co tu mamy, słuchajcie? Ogólnie rzecz biorąc, dostaliśmy trend w górę, dostaliśmy korektę ABC, czyli już sobie to ABC, słuchajcie, zmierzymy. Oczywiście są przypadkowe miejsca, jak ktoś nie gra pod analizę, ok? Ale jak na rynku jest, że tak powiem, aktywo rozgrywane zgodnie z analizą, no to nie ma, słuchajcie, przypadkowych miejsc. Zobaczcie, 618 nie ma przypadkowego miejsca. Prawda? Na zatrzymanie. Musi to być zatrzymanie tam, gdzie dużo analityków widzi popyt. Będzie grało, prawda? Więc to jakby jest normalne. Dobra. Czyli mamy to 618. To, co tutaj widać, słuchajcie. O, tu jest jeszcze taka sytuacja. Tu jest jeszcze taka sytuacja. A dobra. To może nieważne, ale chciałbym Wam jeszcze. Kurczę, nie ma tutaj trendu, żeby tak Wam pokazać. Bo tutaj też chciałem Wam pokazać przełamanie OPS, ale nie ma. Ale nie ma. Zobaczcie, my tą korektą nie przełamaliśmy OPDK, prawda? Czyli nie złamaliśmy tego trendu całego tą korektą. Tak? Dostaliśmy tutaj podwójne, nawet nie złamaliśmy. W związku z tym, słuchajcie, tu jest informacja, że ten impuls od tego dołka cały czas trwa. A co będzie? Znaczy, jeżeli cały czas trwa, to trzeba się koniec końców kiedyś przyszykować na korektę dla tego całego impulsu, złamanie tego impulsu, prawda? Tutaj tego złamania też nie ma jeszcze i prędko nie będzie, ok? Może tak powiem. No i co? Tauron zaliczył 618, więc przydałaby się tutaj na tym 618 korekta, prawda? Korekta. Więc długoterminowo można by się pokusić o powtórzenie tej korekty, ale to musiałoby być na Tauronie źle, ok? Musiałoby być na Tauronie źle. Czyli ogólnie rzecz biorąc, powtórzenie tej korekty z tego miejsca, gdzie mamy tu dołek, tu, do tych miejsc, ok? Do tych miejsc powtórzenie korekty, czyli 1,1,13. Tu później można sprecyzować dokładnie, gdzie. Natomiast słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, to moim zdaniem, no może to dalej iść, może to dalej iść. Tak to widzę troszkę. Tutaj bierzemy mierzenie z tej ostatniej fali. Nie złamaliśmy trendu. Mamy tutaj 618 przed 0,9. Ok.
Słuchajcie, tutaj musiałyby się rozpocząć spadki, czyli musiałby się po prostu pierwszy impuls rozpocząć, jakiś drugi impuls, żeby konkretnie, znaczy w sumie pierwszy impuls musiałby zjechać głębiej, żeby konkretnie tutaj sobie, słuchajcie, doprecyzować, więc to byłoby interesujące pod korektę. Jeżeli ktoś chciałby w długim terminie, no to mamy strefę podażową, może stąd wyniknąć jakaś korekta. Ogólnie rzecz biorąc zatrzymaliśmy się na globalnej 618, czyli pierwszy raz, że tak powiem, no może nie w historii, ale po tych spadkach no mamy taką informację złamania trendu, prawda? No bo trójkę zrobiliśmy. Tutaj nie można brać wcześniej pod uwagę złamania trendu, no bo musi być chociaż A, B i C, prawda? Chociaż A, B i C. Chociaż tu mieliśmy też taką sytuację. Nie, nie mieliśmy, bo tu mieliśmy dołek. Nie, mieliśmy taką sytuację z przełamaniem trendu. Ale ogólnie rzecz biorąc, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakieś pięć fal w dół, prawda? Boję się tylko, że tu się wyrysuje, słuchajcie, do tej 618 i później może to głęboko zjechać. To, co Wam mówię, czyli te pierwsze fale, które są, później mocno głęboko zjeżdżają. To niestety jest problem, bo w czasie to będzie długo trwać. No właśnie, dlatego trzeba by się tu przyglądać tej korekcie, jak ona będzie wyglądać. Ogólnie sygnał na długi, bardzo długi termin jest taki, że dołek już nie będzie raczej tu wybity. Tylko że zagrożenie jest w tym, że jest ta pierwsza fala, która schodzi nisko. Okej. I później to się może dalej budować, czyli taki ruch boczny nawet by się tutaj mógł wyrysować przez jakieś 2 lata. Okej. I później petarda w górę może być fajna. No nic, będę obserwować. Natomiast no ta strefa podażowa, więc ta strefa podażowa jakby tu psuje wszystko. Jakbyśmy byli tutaj gdzieś w tej korekcie ABC, ok, no to byłaby inna sytuacja, ale tutaj ta strefa podażowa już wszystko burzy, no bo tam pewnie będzie się no 150% dokładnie. Czy można będzie się, słuchajcie, take profitować 450% od dołeczka 20 roku. Fajnie. Fajnie to wygląda, tylko tej pierwszej fali bym się bał. Czyli tak, słuchajcie, bo się zamieszałem. 618 strefa podażowa. Trzeba zobaczyć ten pierwszy spadek. Wstępnie jest tu strefa popytowa 2,36, 2,064. Trzeba by tu doprecyzować. Jeżeli ten trend zostanie złamany, czyli zostanie przebity ten dołek, no to tu złota strefa jest za chwilkę. No w sumie poniżej dołka, więc tak naprawdę nie widzę tu nic do wejścia, a długoterminowo widzę, że nawet po głębszym zejściu będzie się to dalej budować później w górę. No tak to widzę. Ciężki troszkę ten Tauron. Jakby była korekta, byłaby fajna okazja. Dino USDT. Krypto znowu wjechało. Dino z GPW, ok, Dino.pl. O cholerka. No Dino rośnie, cały czas rośnie. Cały czas trend wzrostowy, brak trendu spadkowego, no brak trendu, bessy brak, o, no Dino brak bessy. Zobaczmy sobie, 1600, no prawdopodobnie będzie dalej rosnąć, prawdopodobnie może dalej rosnąć. Tutaj jest dwójki, zatrzymanie z 1272. No i co? I tutaj, słuchajcie, złamanie trendu na ten moment to jest dopiero tu, prawda? Czyli 281 daleko. To, co tutaj trzeba brać pod uwagę, no to powtórzenie korekty. Nie ma to tamto. Okay. Czyli może tu jeszcze zjechać niżej. Dino.pl do tych rejonów. Okay. I teraz znowu, słuchajcie, informacja z rynku. Oczywiście ja bym tu nie wchodził w pozycję. To musi być zawsze korekta, słuchajcie. I teraz zobaczcie. Jeżeli nie będzie to tutaj bronione, okej. Okay. Tylko nadbite gdzieś tam mocniej, to jest szansa złamać trend. Jest szansa złamać trend, ok. Wtedy też po złamaniu trendu korekta do góry, ok. No i jakieś 3. Natomiast na razie na spokojnie, to nie jest predykcja, bo tu jest strefa popytowa, jest powtórzenie korekty. No pod to powtórzenie korekty prawdopodobnie gracze mogliby na spokojnie grać. Z tego co widzę, to wszystko jest tu wewnętrzne korekty. Zobaczcie też, że nigdzie poprzednio trend złamany, czyli brak złamania. No i teraz mamy tutaj tego PDK. Więc cały czas poruszamy się w trendzie wzrostowym.
No i co? Do obserwacji ta korekta tylko. Czy stąd bym grał? No nie, no ja osobiście nie, bo jest za wysoko. Aczkolwiek jest szansa na wyższy poziom, bo jakby tutaj po tej korekcie następna dwunastka się wyrysuje. Jeżeli tu będziemy reagować, tak? No to następny poziom, słuchajcie, gdybyśmy tu zareagowali nawet tak idealnie, no to 527, 576. No ale najpierw trzeba na dino to obronić. Możemy sobie tu jeszcze wziąć pomiar z tej korekty, bo to by nas interesowało. No i tu mamy 618. 0,5 przebita, nadbita 0,5, słuchajcie, więc jest informacja, że ta 618 będzie zaliczana, czyli to powtórzenie korekty. Okay. Tu oczywiście może być jeszcze korekta jako ABC, ale tak w dłuższym terminie technicznie powinno to tam, słuchajcie, zaliczyć tą korektę. Okay. Tutaj sobie jeszcze spojrzę na jedną rzecz. A no mówicie, okej, okay, tutaj sobie tylko powtórzę tą korektę, ale tutaj nie ma tego. Natomiast sobie zobaczę. Okej. Okay. Dobra, zobaczę sobie tutaj po mierzeniu. Ja jeszcze to mierzenie sobie wezmę z tej ostatniej, z tego ostatniego impulsu. No też 618, dobra, dobra. Czyli tutaj, słuchajcie, na dino, kurczę, zmazałem strefę. Czyli na dino, słuchajcie, musi być ta 618 i troszkę głębsze nawet wejście w tej 618 do 0901 korekty, czyli jeszcze można sobie tutaj doprecyzować w sumie po tym. Czekajcie, weźmiemy sobie 0901. Trzeba to złapać dobrze, ok. Czyli chociaż na 0,9 już jesteśmy, ok, ale jest ta 0,5 złamana, czyli 100% korekty w tym przedziale 359. No niestety tutaj przeważnie schodzi do 1,15, prawda? Czyli troszkę mniejsza ta strefa. Jak tu obronimy, jest szansa na wyższe poziomy. Ok, jest szansa na wyższe poziomy. Jak to zostanie obronione na dino. Dobra, i była tam Nikola, tak? Nie wiem, jak to się pisze. Nikola Corporation. Nikola Corporation. A, to graliśmy Nikolę, dobra. Nikolę sobie graliśmy. Piątko, zobaczcie, pięknie. A stara analiza sprzed jakiegoś czasu. Pięknie, strefa podażowa zaliczona. Na Nikorze, na Nikola, ok. Nikola wygląda spoko. Słuchajcie, ma głębokie zejście po ruchu wzrostowym. Czyli to jest właśnie to, co na Tauronie mówię, prawda? Czyli to troszkę zagrożenie. Ma głębokie zejście. Już sobie to pomierzymy. 7, złota strefa jest zaliczona, więc Nikola może, słuchajcie, odpalać. Odpalać. Złota strefa jest zaliczona na Nikoli, czyli mamy piękną drugą falę, jakby nie było. Ja to sobie też wezmę w HP ryzyko na grupie. To sobie weźmiemy do HP ryzyka. No i zobaczcie, mamy piątkowy ruch, mamy pierwszą falę globalną. Tutaj druga fala, no i trójka mogłaby w kosmos lecieć, czyli powyżej, słuchajcie, tego szczytu. Tylko teraz tak, no jest to interesujące, jest to mega interesujące. Przełączę sobie na godzinówki. Swingowo trzeba by tu poszukać wejścia. Swingowo, słuchajcie, poszukać trzeba by wejścia. No niestety nie będę teraz tłumaczyć, jak swingowo wejścia poszukać. Ale swingowo trzeba by poszukać wejścia. Jest tutaj na chwilę obecną jest duży wolumen, zepchnięcie podażowe, więc na pewno będę obserwować od tego momentu korektę, bo w tej korekcie będzie szansa, gdyby ta korekta się tu troszkę zaczęła, to w tej korekcie byłaby szansa na przyłączanie się pod trzecią falę. Bo jest pięknie obroniona złota strefa. Ok. Piękne wybicie z tej złotej strefy. Mała akumulacja w tej złotej strefie. Więc Nikola, jak dla mnie petarda, ale tutaj trzeba wejść jakoś. Jakoś trzeba wejść. Więc to jakby sobie rozkminimy też na grupie, bo tutaj trzeba poczekać troszkę, ale biorę to, słuchajcie, tą Nikolę za. Bo pierwsza pozycja była rozgrywana na Nikoli z tego klina. Okay. Pierwsza pozycja była rozgrywana na Nikoli. Tu może być trójka, duża trójka może być. Okay. Bardzo duża trójka może być. Ja sobie jeszcze wezmę na dniówki. Na razie będę po impulsie wewnętrznym mierzyć, czyli ostatnim tym impulsie. Tu mieliśmy 38, więc przynajmniej 618 to jest, no nawet 0,5 jakby rozegrać. Przynajmniej 0,5 nawet z tego miejsca najgorszego to byłoby 230%. Więc no, zacne. Powiem, że zacne, tylko trzeba tu mądrze wejść w to. Więc słuchajcie,
czekam na tę korektę, ok, i będzie to swingiem grane u mnie. Czyli swing będzie tu grany. Dalej sobie można jeszcze domierzyć. Wszystkie trzy strefy wezmę, chociaż nie będę brał pod uwagę. Mamy 38. No na razie jest tu zatrzymanie z tego 38, więc słuchajcie, ja to sobie rozegram, ale jako że to też jest pierwsza fala ze spadków, to ona też może zjechać nisko, tak? Czyli zawsze te pierwsze fale, czyli mamy pierwszą falę z tych dużych spadków, zjeżdża nisko i jeszcze z tych spadków ta pierwsza fala też jeszcze może zjechać nisko, prawda? Potem już następne nie. Więc Nikola do rozegrania. Jest perspektywa na Nikoli. Fajnie jakby tutaj zjechało nisko, wtedy byłoby no fajne też przyłączenie. Nikola wjeżdża na dawetę, słuchajcie, jako topka teraz do rozgrywania. Tylko znaleźć tu miejsce, tak? Znaleźć tu miejsce. Fajnie jakby się wyrysowało ABC. To byłoby idealnie, słuchajcie, to byłoby idealnie, żeby się to takie ABC wyrysowało. Tylko nie jestem do końca przekonany, czy się wyrysuje, ok? Na pewno duży wolumen tutaj podażowy jest, ale co za tym idzie, po tym dużym wolumenie podażowym nie idą spadki, prawda? Czyli już tutaj traderzy jakby widzą tą siłę. No nic, tutaj zrobię sobie wejście, słuchajcie, natomiast wstępnie 1.38 i dalej będzie to prawdopodobnie pokonywane. Jest tylko jedno zagrożenie, że ta słuchajcie, fala, właśnie tak mówię, ta pierwsza zjedzie troszkę niżej. Znaczy zagrożenie, no to byłaby fajna okazja, jakby nie było. Perspektywa na Nikoli dobra. Perspektywa na Nikoli dobra. Pytanie teraz, gdzie wejść i jak to zabezpieczyć? Znaczy zabezpieczyć i jak to wiadomo, ale gdzie wejść? Czy po tej 38 spróbować pierwszego trade'a? No byłbym w stanie próbować, ok? Tylko, że tutaj też są duże procenty stop lossowe. Więc byłbym w stanie rozegrać każdą strefę. To jest 2%. No, do zgarnięcia jest ponad 200%. No ale tutaj też mamy 618, mamy 0,5, mamy złotą strefę, więc tych stref jest trochę tutaj dużo popytowych. Dlatego wolałbym sytuację, gdyby to było impuls, korekta, impuls, to wtedy bym nawet nie szukał tu wejścia, tylko bym się przełączał po punkcie B, swing, prawda? To będzie u mnie na tapecie, na pewno. To na tapecie u mnie na pewno, ta Nikola. Więc tu widzę, słuchajcie, fajny potencjał, tylko się boję troszkę tego głębszego zajścia. I tyle, słuchajcie, piszcie w komentarzu, co myślicie, czy ma to sens, jakieś spółeczki do analizy, więc też sobie posprawdzamy. Z fajnych rzeczy, no to ta Nikola to na pewno. No i to chyba tylko tyle, tylko ta Nikola, bo tam wcześniej nie widzę na razie żadnego potencjału fajnego na cokolwiek. Gdyby nie robiło głębszej korekty na Nikoli, no to będę rozgrywać 1.38 z zabezpieczeniem. Trudno. Potencjał jest duży, no trzeba tutaj znaleźć dobre, fajne miejsce na tej Nikoli. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia we wtorek. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej.